Witajcie w kolejnym odcinku kulinarnym. Dzisiaj będę mówiła o tej oto jagodzie. To jest jagoda kamczacka, nazywana przez Japończyków jagodą długiego życia i dobrego wzroku. A to dlatego, że to maleństwo ma w sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo korzystnych dla nas rzeczy. Przede wszystkim przeciwutleniacze, których ma najwięcej, jeśli chodzi o wszystkie owoce. A te przeciwutleniacze hamują rozwój cukrzycy i nowotworów. Oprócz tego jest taką bombą witaminową, przede wszystkim witamina C, której ma w sobie więcej niż pomarańcza. A dodatkowo witamina A, która właśnie pomaga nam, jeśli chodzi o wzrok, i wiele, wiele innych. Jakbym chciała tutaj wymieniać, to naprawdę ten filmik byłby bardzo, bardzo długi. W smaku jagoda jest niestety lekko kwaśna. Dlatego moje dzieci, oprócz najmłodszej Jaśminy, która tutaj siedzi, to dziewczyny mówią, kwaśne to i niedobre. Dlatego trzeba coś z tym zrobić, żeby przekonać do tego dzieciaki. I ja dzisiaj mam dla was kilka propozycji. Pierwsza to jest propozycja, którą wpadł na to mój Grzesiek i wczoraj zrobił taki oto koktajl. Połączył truskawki z jagodami i odrobiną cukru, można też dać miód. Wszystko zmiksował i naprawdę jest pyszny koktajl. Taki, że dziewczyny były wczoraj całe, po prostu całe umorusane na czerwono. Wyglądało to przecudnie, takie piękne, umalowane szminką usta. A dzisiaj będziemy z tego malutkiego owocu robić dżemy w dwóch kombinacjach. Jedna to będzie taka tradycyjna, czyli same jagody z odrobiną cukru, a drugą wersję zrobimy pół na pół z jabłuszkiem. Idziemy do kuchni. Tu już mam umyte jagody kamczackie, one są bardzo różne, bo to są różne odmiany. Więc niektóre są takie giganty, zobaczcie, takie wielkie, a niektóre są malutkie. Do tego mamy pokrojone jabłuszka, dowolnie, możecie jeszcze drobniej, będzie szybciej. Mamy jeszcze cukier biały i odrobinę soku z cytryny. Mam nadzieję, że będziecie wszystko słyszeć, bo niestety, ale od rana tutaj mi koszą. Mimo że zamknęłam specjalnie dla was okna, to i tak podejrzewam, że będziecie to słyszeć. Zaczynamy od wsypania jagód. I zasypujemy to cukrem, dodajemy odrobinę soku z cytryny i zaczynamy gotować. Od czasu do czasu będziemy tutaj mieszać. Jeśli chcecie trochę przyspieszyć ten proces, możecie wcześniej takie jagody zblendować. Gotujemy tyle tak naprawdę, ile chcemy. To znaczy, czym dłużej będziecie gotować, tym oczywiście ta konsystencja tego dżemu będzie bardziej taka gęsta. W międzyczasie wyparzamy słoiki, a dżem musimy od czasu do czasu mieszać, żeby po prostu nam nie zaczął przybierać. Drugi przepis, równie prosty. Tym razem zaczynamy od jabłuszka. Odrobina soku z cytryny, cukier. Tutaj dodamy jeszcze odrobinę wody. Całość przykrywamy i czekamy, aż jabłka będą miękkie. No i zobaczmy, co tutaj się nam dzieje. Jabłuszka są już mięciutkie, więc czas na nasze jagody. No i gotujemy do uzyskania takiej jednolitej konsystencji. W międzyczasie zobaczmy, co się tu dzieje z naszym dżemem jagodowym. On już nam nieco zgęstnia. To już będzie zaraz gotowe. Używam jak zwykle małych słoiczków do dżemu. Te większe zostawiam do kompotów i soków. A takie małe są idealne na raz. Dżem już jest gotowy. Zobaczcie, jest bardzo, bardzo gęsty. Czas na przekładanie do słoików. Ja tu mam taki lejek domowej roboty i przekładamy. Czas na ten drugi z jabłuszkiem. Wyszły mi 4 takie malutkie słoiczki z tej ilości. Jeden taki sama tylko jagoda,
a trzy takie z jabłuszkiem. Jeśli nie chcecie tego zjeść od razu, to żeby przechować to na zimę, musimy to zapasteryzować. A jak pasteryzować, to tam odsyłam do filmu o dżemach z truskawki. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!